Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Ardenej. Przed wami już jest piąty odcinek serii Assassin's Creed Origins The Hidden Ones, czyli Ukryci. Jestem przed grotą Seshat i idziemy, słuchajcie, dzisiaj uwolnić niewolników. Tak więc już tutaj znalazłam tą grotę, dość długo szukałam, bo jest ciężko ją znaleźć. Ale już wchodzimy do środka. Ja tylko, słuchajcie, zmienię sobie na wyposażenie inne, bo robiłam, wiecie co, próbę bogów, bo jest takie wyzwanie. Można dostać za to jakąś broń wyjątkową. Tak więc What? warto takie rzeczy robić, w szczególności, że ja lubię zbierać jakąś nową broń. Okidoki. I teraz tak. Tutaj widzę kolesia, tutaj widzę drugiego kolesia. Pożądalu. Dobra. Patrzcie, tutaj macie skarb. Gdzieś powinien być tu skarb, nie? So this is the secret quarry the rebels spoke of. Okidoki, teraz tak. I heard Aretas killed himself instead of coming here. Wiecie co, ja tylko sprawdzę, co tam jest dalej. Słuchajcie, nie to, że gra jest głośno. Po prostu tutaj nie widzę nic ciekawego. W kamieniołomie, czyli w jaskiniach, jest taki pogłos dziwny, ta więc gra jest tak dość cichutko. Żeby wam nie przeszkadzało. Okidoki. Idziemy po cichutku. Mogą być jakieś fanty. Sekretne kamieniowe. Roteheruje! What the hell? To są dzieci! Patrzcie, same dzieciaki pracują. What the hell? Oh! Aha! You must be the killer shadow Hagan who sings of. This is no place for a child. Yes, Neb. You see the hungry eyes on the children here? All bought of a slave merchant on the way of Horus, where he rides his shiny mount. I will kill this sick soul, and you will see the sun again. Thank you, killer shadow. You are living up to your good name. You will see us. Thank a moon. Uciekajcie, uciekajcie, tutaj nikogo nie ma, nikt was nie pilnuje. Słuchajcie, dzieci zmuszają do takiej niewolniczej pracy. Gdzie ten gnojek jest? A, zaraz tego gnojka dorwa. Nie do pomyślenia po prostu. Ciekawe, czy tutaj jest wyjście. Nie, tutaj nic nie ma. Czyli muszę iść na prawo. Są gnojki, no. Chamstwo, chamstwo, chamstwo. Ach, ja dorwę tego gnoja. Zauważyłam, że jest dość dużo misji pobocznych. Nie wiem, czy to taki zapychacz, ponieważ misja główna jest tak krótka. Przekonamy się. Wszystko wam podliczę. Podliczę wam, ile trwały misje poboczne. Powiem wam, ile trwała misja główna. Wszystko to podliczę na podstawie streamu. Dobra, teraz może naszego wielbłąda. Tego, co za śmierdzącego wielbłąda, cośmy dostali za tak długą misję. Tu odcinek trwał aż pół godziny. No ale mam nadzieję, że wam się miło oglądało i że dotrwaliście do końca. Okidoki, teraz tak. Przejedziemy sobie obok.
To widzę posterunku. I teraz ta... A to jest fort. Sanguino damnatus! Benedict studi! Dobra. Pojedziemy sobie... tędy. Dobra. Dobrze skręciłam. No, tu już jest jakaś roślinność. Wow. Jeszcze kawałeczek. Penachte! Jest blisko, wezwać Senu. A, patrzcie, to jest jakieś miasto. Piramidę budują. Wow. Albo rozwalają. Dobrze, gdzie on może być? That horse is draped in finery. Must be the slave merchant. Yes! Damn you! Ruining my work! By the gods! Take this! Die! That mount could come in handy. We will take freedom again! Amun Ra has sent a liberator! The pork is non bono! Are you mad? Are you mad? Cholera, ci skarabeusza jest blisko. O kurde. Wow. Tu bym dostał i teraz tak, pytanie tylko. Tu widzę, że koń padł. A mnie tylko jedno zastanawia, ten ciężka rabeusza, słuchajcie. Zawrócił? Dobra, on se zawrócił. Nie, idzie. Widzicie? Cholera, jasna. To mam problem, słuchajcie, mam problem teraz. Teraz tak, mogę wyposażyć się. Tak, proponuję w ostrze. I zrobimy sobie siłę uderzenia. I teraz tak, wiem, że mam misję, ale tak czy siak nie ma szans, żebym ja przeszła. Więc ja zrobię sobie... Może go uda się zabić, nie? Nie wiem, co jest grane. Bardzo dobrze. Nie chodziło. At last we meet. Teraz go załatwię. Tylko czy pójdzie w moją stronę, czy pójdzie na górę? Nie może widzieć. Dobra. They know a lot about me. Hey, is that really Bayek? The old Magi! I'll put his heart on a platter. Widzicie, bardzo dużo, że tak powiem, zabiera. I właśnie jak taki skryty atak robicie, więc warto ten skryty atak robić. Kurde, dużo z nich zabiera.
Co jest, kurde, zbugowałam się? Na górę, na górę. No, cię kurde załatwię, poczekaj. Już masz kurde połowę życia. Oczywiście dużo to zabiera. Dobra. Nie wiem, co on kombinuje. You still dress the part, Magi Scum. Who do you hunt for, huh? Tell me, or face your final breath. Ciekawe, dla kogo pracują. Nie zdziwię się, słuchajcie, jak dla Kleopatry, nie? Naprawdę się nie zdziwię. A pożegna się z życiem, nie? Idzie na górę? To jakiś Egipcjan. To jest ciekawe. Jeszcze raz wystarczy. Dobrze są, powiem szczerze, dość szybcy. Cholera, zobacz mnie. No i tak go załatwimy, słuchajcie. Trzeba sposobem. Jak jeszcze nie macie levelu, to warto to sposobem zrobić. Jeszcze raz. He's climbing. Get an arrow in him. On jest na hita. On jest normalnie na hita. Nie da rady tak. Ciekawe, czy się boi. Tak jest, udało się, słuchajcie. Patrzcie. Mamy, kurde, legendę. I gościu nie żyje, ale... Dość potężny był. Egipcjanin, no proszę. Dobrze, słuchajcie, skończymy tą misję. I akurat będzie jedna misja, jeden cień. Powinniśmy się wyrobić 20 minut, żeby wam się to miło oglądało. Dobra. Aye, Hari! I am free! Long live the Killer Shadow! The Abyss Nefer! Heher Niut! Go now! Czyli co, udało się, tak? No i słuchajcie, 15 minut mamy. Misja zrobiona. Poziom umiejętności, poziom 43. Super. Młot ptacha, wierzchowiec. O, proszę bardzo, mamy nowego wierzchowca, co mi się bardzo podoba. Kolejna legenda do zdobycia. I teraz tak, kochani, słuchajcie, to ja zakończę teraz odcineczek. Widzimy się w kolejnym i zrobimy sobie w takim bądź razie
informatora. Ja go od razu odszukam i sobie to zrobimy. Tak więc widzimy się już w kolejnym, 6. odcinku. Do zobaczenia. Hej!